Także witam ponownie. Mam gościa w naszym radiowym studiu, którym jest Angelika Przybyłek, instruktor Strong First. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sobie rozmawiać o takim tańcu, który ostatnio też dość często gości na wielu portalach społecznościowych. To taniec pole dance, tak się dokładnie nazywa. Proszę nam zdradzić, na czym w ogóle polega pole dance, bo też nie wszyscy wiedzą. W skrócie najbardziej można to nazwać tańcem akrobatycznym w oparciu o drążek. Żeby nie używać słowa rura, bo często się kojarzy to z glumami go-go i z niezbyt, może mało ubranymi kobietami, które prezentują w sposób zmysłowy swoje wdzięki. Pole dance z kolei bardziej polega na tym, by pokazać swoje akrobatyczne umiejętności, o rozciągnięcie, przede wszystkim o siłę funkcjonalną i o grację, z jaką się wykonuje pewne bardzo trudne figury. Często też jest to nazywane tańcem wertykalnym. Tak to się nazywa? Tak profesjonalnie? Profesjonalnie, w takim sensie właśnie, że jest to taniec, który pozwala na zmianę płaszczyzny. Że nie poruszamy się już tylko po podłodze, ale również właśnie w pionie, często głową w dół. Jak trenować taki taniec? Jak wygląda trening i kto może uczestniczyć w takim sporcie? Może każdy, kto nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Czyli każdy, kto ma pasję do ruszania się. Każdy, kto postanawia zmienić coś w swojej na przykład figurze lub do poszerzenia własnych umiejętności. Gdyż tańcząc pole dance wymaga to całej pracy twojego ciała i bardzo szybko nie tylko kształtuje się sylwetka, ale i wzmacniają mięśnie. To jest to, co często dziewczyny boją się na siłowni, że mogą urosnąć od ciężarów, gdzie potem na przykład podnoszą, nie wiem, 2-kilogramowe hantelki, a tutaj na pole dance nagle się okazuje, że muszą podnieść trochę więcej kilogramów, a dokładnie tyle, ile ważą. Więc mięśnie naprawdę bardzo fajnie się kształtują, sylwetka bardzo fajnie się zwiera, tak? Te mięśnie, to ciało jest takie jędrniejsze, bardziej twarde i no, przede wszystkim równomiernie. Nie ma po prostu izolacji mięśni, bo byłoby to szalenie trudne na pole dance, żeby ruszać na przykład tylko nogą. Całe ciało, cały czas. Ja przeglądając zdjęcia i przygotowując się do rozmowy widziałem, jak tam dziewczyny wywijają na tym drążku. Rzeczywiście to nie są takie proste figury akrobatyczne, ale pewnie im na treningu wydaje się, że co to, pewnie się podniosę, pewnie zaraz coś ciekawego zrobię i będę naśladować instruktorkę, ale pewnie okazuje się, że to nie jest takie proste, żeby wykonać jakąś taką wikuśną akrobację. Gdzie tam, kto ci to powie? Oczywiście, że jest proste, tylko wymaga od tego, żeby używać mięśni, które masz, czyli najpierw pierwsze 2-3 miesiące treningu bardziej polegają na różnych obrotach, na różnych takich figurach typu na przykład fireman, gdzie tak jak strażak zsuwa się po rurze, tak, no jest to w sposób dosyć podobny. Więc te pierwsze 3 miesiące to są głównie obroty, rozciąganie się i wzmacnianie fizyczne, tak żeby te mięśnie były przygotowane. To jest bardzo ważne, że nawet dziewczyny, które byłyby, nie wiem, szczupłe i silne, nie mogą od razu wskakiwać do pewnych figur, ponieważ grozi to nadwyrężeniem pewnych mięśni, które nie pracują w takim zakresie, jak w normalnych, na przykład przy bieganiu czy przy pływaniu. Więc jest to dosyć specyficzne, że te pierwsze 3 miesiące stawiamy na to, żeby wzmocnić nasze ciało, uodpornić je na wszelkie możliwe kontuzje. I po tych 3 miesiącach są takie jakby pierwsze figury głową w dół, gdzie właśnie już podnosisz się na tym drążku i wykonujesz trochę bardziej skomplikowane niż tylko właśnie nóżkami po ziemi ruchy. Z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, też są jakby dwa rodzaje tańca. Jest ten taki dla początkujących i dla bardziej zaawansowanych. Proszę wyjaśnić, na czym to polega. Okej, to jest nasz taki system, właśnie taki program treningowy, który też wziął się z tego, że od długiego czasu jestem w sportach siłowych z wolnymi ciężarami i tak samo w kalistynice nie można od razu chcieć za dużo, że poradzę sobie, bo na przykład zrobiłem 20 pompek, to zrobię 25. Ciało może być, akurat pompki to zły przykład, ale chodzi mi o poziom. Nie można od razu wykonywać pewnych rzeczy, tak jak powiedziałam, bo ciało jest nieprzygotowane, więc dlatego z tą wiedzą
ułożyliśmy program na sensual pole dance i na sport pole dance. Sensual to jest ta pierwsza faza, w której jeżeli nie jesteś zawodowym sportowcem, nie robisz szpagatu pełnego, nie robisz pełnego mostka, no to od czegoś trzeba zacząć i dlatego wszystkie dziewczyny, które miałyby wątpliwości, czy sobie poradzą, że na przykład są słabe kondycyjnie, że ze sportem to za dużo wspólnego nie mają, to spokojnie one się na tych zajęciach tak jakby odnajdują, ponieważ prowadzimy od początku w takim kierunku, który pozwala po prostu egzystować normalnie, że nie trzeba codziennie tego robić przez godzinę, tylko na przykład można dwa razy w tygodniu i są tego efekty. Pewnie są już też panie, dziewczyny, które zauważają efekty w tym, co potrafią już robić na drążku. Tak, uważam, że dobrze jest nie tylko słuchać o tym, ale też właśnie zobaczyć to, dlatego często moim dziewczynom robię zdjęcia, jak już im, jak pewną figurę opanują. One oczywiście wrzucają to na nieśmiertelnego Facebooka i to idzie dalej. Staram się również, żeby dziewczyny widziały potrzebę wytrzymania w jakiejś pozycji tych 3-4 sekund, bo każdy może na sekundę gdzieś tam zawisnąć i uważać, że to takie proste, nie? A już ciężej zatrzymać się właśnie w danej pozycji na 3-4 sekundy. I od tego są właśnie zdjęcia. Ja teraz też zapytam się o osobę, która pojawi się wkrótce u was. To będzie specjalistka z tej dziedziny. Kto to będzie i jak będzie można ją też spotkać w Zielonej Górze? Och, to będzie osoba małej postury, ale naprawdę wielka talentem, ambicją i duchem. To będzie osoba, która ostatnio właśnie gościła i pokazywała swój występ w Dzień Dobry TVN. To była osoba, która niezliczone gazety i portale społecznościowe i radia już omawiały. Berenika Nienadowska. Jest to również osoba, która u nas właśnie szkoliła mnie i moją koleżankę Agatę, przygotowując do roli instruktora pole dance. I to jest również mistrzyni Polski poprzedniego rocznika w dziale debiutantów. I to właśnie ją będzie można zobaczyć wkrótce w Zielonej Górze. Ja też zapytam się o to, jak z wami się skontaktować, żeby rozpocząć trening dla osoby początkującej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć trening w dziedzinie pole dance? Mm-hmm. Najlepiej kontaktować się, jeżeli nie telefonicznie ze mną, to przez stronę właśnie Facebooka. Ona jest normalnym fanpage'em, więc odpowiadam codziennie na te wiadomości, można tam ze mną pogadać również na ten temat, albo można po prostu przyjść na zajęcia, zrobić taki trening pierwszy, jest taka możliwość, żeby zapłacić tylko za niego, nie trzeba od razu decydować się na karnet, spróbować właśnie jak to idzie, albo popytać koleżanki, które już chodzą naprawdę, no trochę tych dziewczyn się u nas już przewinęło, mimo że jesteśmy młodym klubem. Są to pozytywne relacje zazwyczaj, nie każemy tam, nie gryziemy po rękach, nie umęczamy tych biednych ciał. Wszystko, co dziewczyny robią, oczywiście z odpowiednią dozą popchnięcia, robią chcąc to robić. Nie zmuszamy nikogo do niczego. Dziewczyny widząc, że na przykład koleżanka obok robi troszeczkę więcej, nie? Troszeczkę wyżej, to wzmaga się taka, że kurczę, jeżeli ona potrafi, to ja też potrafię, nie? I to jest bardzo sympatyczne, bo przez to dziewczyny się nakręcają bardzo pozytywnie i pomagają sobie wzajemnie w asekuracjach. Bardzo często też sobie nawzajem tłumaczą, jak one to rozumieją, dany ruch, że no mówię, ciągle ta dana osoba jest tak jakby pod opieką i dlatego też efekty są szybkie. Nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. Tak jak tancerze towarzyscy jeżdżą na jakieś turnieje, na zawody, to czy także w tej dziedzinie odbywają się jakieś turnieje? Tak, był już pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski w Skaryszewie w tamtym roku. W tym roku również są zaplanowane, bodajże też w Skaryszewie. Ostatnio miały się odbyć półmistrzostwa w Legnicy. Niestety coś było, chyba problem z organizatorami. Przesunął się ten termin, także możemy też się spodziewać takiego wstępu w Legnicy dosyć niedaleko. Można się przejechać. Bilety są naprawdę w śmiesznej cenie, około 25-30 zł. Także warto, ponieważ poziom w Polsce, pomimo tego, że to jest, ja wiem, 3-4 lata, jest naprawdę wysoki, naprawdę. Dziewczyny to, co robią na rurkach, to jest kompletnie wspaniałe i można sobie właśnie zobaczyć, że to nie jest zarówno takie proste, jak i nie jest to jakieś oderwane od rzeczywistości. To jest zawsze niesamowicie piękne.
Warto teraz stwierdzić, że w Zielonej Górze możemy biegać, chodzić na siłownię, ale także możemy uprawiać pole dance. Dziękuję bardzo za wizytę w Akademickim Radiu Intex. Moim gościem była... Angelika Przybyłek. Dziękuję bardzo. Akademickie Radio Intex. Zielona Góra Muzyki. I've been watching you, you've been hurting too.